Nauka miłości podczas obrony krzyża aspekt biograficzny w kontekście historii powszechnej. Gwoli wyjaśnienia przedstawienie historii jednostki w tle historii powszechnej zakłada dość ambitną perspektywę dla przysłowiowego ziarnka piasku. Niemniej faktem jest, że historia globu ma swoje większe lub mniejsze przełożenie na życie każdego człowieka. Natomiast kierunek biegu historii świata nadają jednostki wybitne. Każdy człowiek wpływa na otoczenie, niczym kamień rzucony w wodę. Fala, którą wywołuje, potwierdza jego wielkość. Przedstawienie historii jednostki w tle historii świata proszę więc nie traktować za przejaw megalomanii. Skoro. Jako jedynej absolwentce zespołu szkół rolniczych w Miętnym udzielono mi głosu, to też czuję się zobowiązana mówić raczej o nas, a nawet jeżeli już i o sobie, to tylko jako jednej z licznej uczniowskiej społeczności upominających się o obecność Krzyża w szkole. Działo się to wówczas, gdy na stolicy Piotrowej zasiadł Polak, dziś Święty Jan Paweł II który pomiędzy wielkanocnymi świętami 1983-84 rok ogłosił rokiem odkupienia z okazji 1950 rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa. W nawach głównych wszystkich kościołów świata eksponowany był Chrystusowy krzyż. W tamtym czasie zarówno w przestrzeni naszej ojczyzny jak i w wymiarze kontynentalnym miały miejsce wielkie zmagania sił ruchów wolnościowych z panującymi totalitaryzmami. Prądy ideologiczne ścierały się ze sobą niczym fronty pogodowe na przedwiośniu. Dzisiejsze rozumienie słowa miłość jest bardzo pejoratywne, dlatego dookreślę, że będziemy poruszać się w przestrzeni interpretacji św. Pawła Wyrażonej w jego słynnym hymnie o miłości, zawartym w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13, wersety 4-8. Przechodząc już do części merytorycznej, podkreślę, że tytuł mojego wystąpienia traktuję opacznościowo i sama bym go nie wymyśliła. A więc przyszłam na świat według terminologii komunistycznej w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Rodzice zaś pochodzili z dawnej szlachty zagrodowej, często spotykanej na Mazowszu i Podlasiu. Należę do milenijnego pokolenia Chrztu Polski. Wówczas Karol Wojtyła pisał: Historia ludzi takich jak ja: szuka swojego ciała. W wieku 14 lat, w dniu podpisania porozumień sierpniowych, wyjechałam z rodzinnego domu. W Miętnym przeżywałam stan wojenny, również z Miętnego jechałam do Częstochowy, by uczestniczyć w pielgrzymce Jana Pawła II. Historia, jak wielu uczniów, te Miętne. Można więc uznać mnie za jednostkę reprezentatywną ówczesnej uczniowskiej społeczności. Szkoła, choć to i. W ówcześnie panującej ideologii komunistycznej, dzięki solidnemu pochylaniu się nad kanonem lektur, karmiła nie tylko nasz intelekt, ale również ducha. Ośmielę się powiedzieć, zgłębianie polskiej literatury przyczyniało się do poznawania historii duchowości naszego narodu. Z niej czerpaliśmy inspirację i uzasadnienie naszej postawy krzyża. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, było hasłem sztandarowym naszej determinacji. Prezentacja zadanego mi tematu nie będzie chronologicznym wspomnieniem wydarzeń, raczej rzucaniem światła na kadry pamięci potwierdzające fakt, że w zespole szkół rolniczych w Miętne, obok zajęć z obowiązującego programu, Otrzymaliśmy lekcję prawdziwej miłości. Pierwsze, miłość żyje, kiedy jest wyrażana. Mimo braku wyraźnego zapisu władz ustawodawczych PRL-u, po wprowadzeniu stanu wojennego, proceder zdejmowania krzyży zawieszonych w czasach Solidarności był dość powszechny. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi. Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie, czytamy w Ewangelii. Nadszedł więc czas próby. Trzeba było odwagi, by wtedy przyznać się do Chrystusa. Miłość nie szuka poklasku. Choć było nas wielu, nie byliśmy tłumem. Każdy był znany z imienia i nazwiska, miał przyporządkowanie do klasowego wychowawcy. Byliśmy więc wspólnotą osób w mniejszej części pełnoletnich, a jednak podejmowaliśmy decyzje i to spontanicznie. Z tymi decyzjami najczęściej utożsamiali się wszyscy, którzy uważali, że upominamy się w słusznej sprawie. Każdy jednak za te wspólnotowe decyzje ponosił osobiste konsekwencje, i wcale nie były one takie same. Dalece byliśmy od tego, by komuś przypisywać rolę lidera, którego mogliśmy zaraz pociągnąć do odpowiedzialności. Trzymaliśmy się razem bez rozpisywania zasług, kto i co zrobił. Byliśmy czujni, by drugiego nie wsypać, by nie dowiedziano się, kto po raz kolejny powiesił krzyże, wywiesił plakat, kto pisał petycję do dyrektora, a kto list do papieża, który a propos w latach 60. też zdobył doświadczenie obrony krzyża w Nowej Hucie. Po latach, w świetle dokumentów, poznajemy zabiegi aparatu władzy, by nas skompromitować i rozproszyć. To wzrasta zdumienie poziomem naszej solidarności. Sami nie dalibyśmy rady jej osiągnąć. Postrzegam to jako owoc działania nadprzyrodzonych mocy. Na które jakoś byliśmy otwarci. Miłość nie szuka swego. Ktoś podał drugiemu kromkę chleba podczas całodniowej akcji protestacyjnej, choć dostarczenie żywności tego dnia do szkoły było wynikiem nie tylko odwagi, ale i kaskaderskiego sprytu. By nie pociągnięto do odpowiedzialności uczniów pełnoletnich, wszyscy solidarnie w pośpiechu, Opuściliśmy szkolny budynek. Ktoś pomógł drugiemu wstać, bo przewrócił się na grudy zmarzniętej ziemi, gdy uciekał przed zomowcami. Można by i więcej kadrów przywołać z pamięci, ale te niech wystarczą. Miłość nie jest bezwstydna. Ktoś palił fajki, inny na szkolnych korytarzach. Nadto manifestowali przypływy młodzieńczych uczuć. Inni jeszcze zdarzało się im zostawić po sobie bałagan. Przecież byliśmy zwyczajną młodzieżą, ale staraliśmy się tuszować sprawy, które nam wytykano, by prowokować do zrobienia jakiegoś materiału kompromitującego, którym będą potem etykietować etos miętniańskiej młodzieży. Miłość nie unosi się gniewem, nie liczy doznanych krzywd. Z okna internackiego pokoju czasem patrzyłam na spieszącego do szkoły pana dyrektora Ryszarda Domańskiego. Opuszczona głowa, nerwowo ściągnięta twarz, energicznie wymachujący rękami. Czasem przychodziło spotkać się z nim na korytarzu oko w oko. Jakie wysłać spojrzenie, złowrogie, obojętne, wyrozumiałe, litosne? Właśnie z tym się mierzyliśmy. Mieliśmy na uwadze, by nasza postawa i gesty nie zaprzeczały oficjalnie deklarowanym przez nas wartościom. Niedługo po powrocie Krzyża do szkoły byłam w grupie reprezentującej szkołę na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Szczecinie, której przewodził właśnie dyrektor Domański. Panowała w grupie atmosfera życzliwości, nikt nie wracał do tematu Krzyża, wobec którego mieliśmy podzielone zdania. Miłość wszystkiemu wierzy. Najtrudniej było zawrócić z nocnej drogi do Garwolina, byliśmy mocno zdeterminowani nie cofnąć się już przed niczym. Wtem księża, ksiądz Bieńko i Żarski, nasi katecheci, którzy jakby spod ziemi wyrośli po naszej stronie, mocno nas umawiali, byśmy wtedy nie próbowali torpedować zomowskiego kordonu. Uwierzyliśmy. I posłuchaliśmy. Wierzyliśmy przede wszystkim Bogu, że skoro byliśmy mu wierni i takimi pozostajemy w dniach prześladowań i klęski, to On nas nie opuści. Miłość wszystko znosi. Nasi rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie mogli przecież powiedzieć: Daj spokój, nie bądź taka kategoryczna. Przecież matura za pasem. Oni sami uczyli nas wierności Bogu. Napięcie więc w domu było bardzo duże. Wewnętrznie gotowali się, sami nie potrafili znaleźć rozwiązania. Jednak jakoś wytrzymali cierpienie swych dzieci, które sprawiało, że tak szybko dorastaliśmy. Miłość nigdy nie ustaje. Nie ustaliśmy w zmaganiach, bo wspierali nas rodzice, część nauczycieli, księża. Gdy zawieszono szkołę w czynnościach, biskup Jan Mazur powiedział: Pomimo, że szkoła zawieszona, katecheza będzie kontynuowana i zaprosił nas, byśmy zbierali się w każdy wtorek i piątek, aż do ustania konfliktu. By nas wspierać, przybywało na spotkania wielu, między innymi robotnicy z Ursusa, którzy ofiarowali krzyż obecny dziś w szkole wmiętnym, Jak łańcuch naczyń połączonych czerpaliśmy siłę ze wspólnoty wiary, którą biskup Dobry Pasterz wziął w obronę. Miłość jest cierpliwa. Z tym było najtrudniej. Młodość i cierpliwość parami nie chodzą. Choć pragnienie szybkich rozwiązań, jak woda sodowa biła do młodych głów, to ileż wydobyliśmy z siebie pomysłów, by znalazło się miejsce w szkole dla krzyża. Ileż było szukania kompromisów, by nie trzymać się kurczowo swojego zdania, ale szukać sposobów na osiągnięcie celu. Jednak to sam Bóg wybrał czas. Od środy popielcowej, po niedzielę palmową miała miejsce cała kulminacja wydarzeń. Nasze cierpienie zbiegło się z wielkim postem i przyczyniało się do tego, że świat patrząc na nas, nie mógł nie zauważyć cierpiącego Jezusa. Miłość potrafi czekać. W pewnej chwili znalazłam się pod przysłowiową ścianą. Wmiętem wyznaczono mi limit czasu na decyzję, czy podpisuję lojalkę, czy opuszczam szkołę. Bardzo chciałam się uczyć, ale podpisanie lojalki nie wchodziło w grę. Zaś innym szkołom zabroniono nas przyjmować. Pozostało mi więc tylko wznieść ręce do Boga. By wziął mnie w obronę. Po kilku dniach mojego trwania w ciemności, ksiądz biskup ogłosił w kościele, że bez podpisywania lojalek można będzie wrócić do szkoły, ale nade wszystko do szkoły powróci krzyż. Opanowała nas entuzjastyczna radość. Do dziś dzwoni mi w uszach ten deszcz oklasków. Z racjonalnego punktu widzenia to nie powinno się wydarzyć. Podkreślę, obrona krzyża w Miętnym chronologicznie wypadła w pół drogi między spektakularnymi zbrodniami aparatu władzy PRL, między zamordowaniem ucznia Grzegorza Przemyka i księdza Jerzego Popiełuszki. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Czy chodziło o to, czyje będzie na wierzchu? Czy w tej walce mogli być zwycięzcy i pokonani? Chrystusowemu krzyżowi przywrócono właściwe miejsce. To on jeszcze raz zwyciężył. My wszyscy, słudzy nieużyteczni, czy to w roli obrońców, czy odważę się powiedzieć, również prześladowców. Odwieczna konfrontacja wobec krzyża, który jest znakiem sprzeciwu, tym razem znalazła sobie arenę w miętnem. Kończąc, pewna synteza. Byliśmy uczniami szkoły, w której pracowała bardzo kompetentna kadra pedagogiczna, rzetelnie uczyli nas swoich przedmiotów. Nauka miłości była zaś rzeczywistością dodaną przez opatrzność która nam się przydarzyła. Komunistyczny rząd w dniu 5 kwietnia 1984 roku oficjalnie podpisał zgodę na krzyż z i to wydarzenie było absolutnie bez precedensu swoistym objawieniem mocy Chrystusowego Krzyża. Spodobało się Panu, by Jego krzyż Zalśnił w naszych rękach, najpierw dla nas, a potem dla świata. W zaraniu dorosłości na całe życie otrzymaliśmy najcenniejszą lekcję poglądową. Na jawie oglądaliśmy sen cesarza Konstantyna in hoc signo vincens. W tak młodym wieku dane nam było zobaczyć zwycięstwo naszej wiary. Niektórzy uczestnicy tamtych wydarzeń z perspektywy minionych 40 lat uznali je za najważniejsze w swoim życiu. Czy to my podjęliśmy się obrony Chrystusowego Krzyża? A może właściwsze byłoby powiedzenie, że to Krzyż ocienił całe nasze życie? Wspomnienia rezonują pytaniem. Czy obecnie jestem dostatecznie blisko Chrystusowego Krzyża? Czy rzeczywiście żyję w cieniu Krzyża, by mógł mnie osłonić w dniach trwogi? Kto się przyznał do mnie przed ludźmi, do tego przyznaję się i ja.